witam wszystkich Państwa. Na naszym pierwszym spotkaniu będę wracał do Okrągły Stół. Mam nadzieję, że to będzie jakieś takie cykliczne spotkanie, cykl, bo jakiś szerszy spotkań i dyskusji na ten temat. Otóż Okrągły Stół to jest niestety taka troszeczkę zmitologizowana w naszym kraju operacja. Chcemy ją tutaj właśnie w naszym gronie troszeczkę odmitologizować, przekazać po prostu Państwu nasze zdanie i też wyjaśnić pewne, że tak powiem, przekłamania, które do tej pory funkcjonują w naszym społeczeństwie. I do tego tutaj pozwoliłem sobie zaprosić pana Adama Słomkę, to jest przedstawiciel Konfederacji Polski Niepodległej, to jest najstarsza organizacja. Jest partia wojskowa, która funkcjonuje dzisiaj. Jest partia, która powstała 1 września 1979 roku, niedawno było 40-lecie funkcjonowania Konfederacji Polski Niepodległej. Drugą organizacją, czyli Solidarność Walczącą, prezentuje Zbigniew Gieniek. To jest organizacja, która powstała, można powiedzieć, niejako na proteście powstania stanu wojennego, całej operacji stanu wojennego. To była taka też organizacja, która nie popierała Okrągłego Stołu. No i dzisiaj mamy przedstawiciela opozycji parlamentarnej, która jako jedyna nie popiera Okrągłego Stołu dzisiaj, która jakby jest taką opozycją, która kończy do tego układu okrągłostołowego, który powstał w naszym parlamencie. To jest pan poseł Krzysztof Tuduj z Konfederacji. Może zanim oddam głos tutaj naszym szanownym mówcom, to podam takie dwa cytaty kawalerów orderu Virtuti Militari. To są byli oficerowie oddziału drugiego, którzy później funkcjonowali w naszej armii, w Ludowym Wojsku Polskim, zresztą na polecenie swoich przełożonych. I byli też wcześniej, w czasie II wojny światowej, szefami wywiadu na terenie III Rzeszy. To mówię o Józefie Kurowiesce, weteranie wojny 20 roku, i Romanie Paszkowskim, którzy byli później w rangu PRL-u generałami, oczywiście na polecenie swoich przełożonych z oddziału drugiego. Ja to może zacytuję ich zdanie na temat tej operacji Okrągłego Stołu. Józef Kropieska mówił w ten sposób. Okrągły Stół to operacja sowiecko-anglosaska. To operacja i reforma firmowana przez Leszka Balcerowicza. To Jałta i Potsdam i wrzesień 1939 roku, tylko w innym wydaniu. To niejako konsekwencja tych zdarzeń i dalszej ciągu. I teraz drugi cytat Romana Paszkowskiego. On mówił w ten sposób. Liczyliśmy na to, że Zachód będzie nas popierał. Liczyliśmy, że w 1980 roku, a najdalej w 1984, wyjdziemy z sowieckiej okupacji. Niestety Anglosasi postawili na zniszczenie Francji i zneutralizowanie jej sojuszników. I dlatego załatwiono Europę Środkową. Dogadali się z Sowietami, którzy uwikłali się w konflikt w Afganistanie. Czym to jest spowodowane? Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przejęły cały majątek zagrabiony przez III Rzeszę. Anglosasi przez całą kolonię przejęli całą kolonię byłych SS-manów, którzy zasilili kadry przemysłu zbrojeniowego i chemicznego. Werner von Braun to taki sztandarowy przykład. Jest to zwycięstwo neofaszystowskiego myślenia i można powiedzieć, że operacja Okrągłego Stołu to taki pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko w innym wydaniu. Dopóki USA chronią Niemcy, to nie ma mowy o reparacjach wojennych dla krajów takich jak Polska. Ponad połowa produktu krajowego USA i Wielkiej Brytanii pochodzi z inwestycji wykonanych za pieniądze przejęto od III Rzeszy, która zagrabiła je w większości z terenów ziem polskich i krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Operacja Okrągłego Stołu miała na celu zainstalowanie agentury, która będzie pilnowała kraje Europy Środkowej i Wschodniej, żeby przypadkiem o takiej reparacji się nie upomniało. Polska ma około 90% udział w kwocie należnych reparacji od Niemiec dla Europy Środkowej i Wschodniej. W naszym kraju funkcjonariusze służb PRL i sowieckich oraz ich tajni współpracownicy dawali gwarancję powodzenia tej operacji. Więc jak czytamy te opinie wysokich oficerów wywiadu II Rzeczpospolitej czy związku ZWZ-AK, to zadajmy sobie pytanie, czym była ta operacja Okrągłego Stołu, jakie były jej cele, do czego ona doprowadziła i jakie mamy skutki dzisiaj. Poproszę, żeby
jako najstarszą partię tutaj reprezentujący, Adam Słomka nam to spróbował jakoś wyjaśnić, stanowisko KPN-u, bo KPN od początku był przeciwny właśnie tej operacji, wręcz próbował nawet ją zneutralizować, czy wręcz przerwać tę całą operację Okrągłego Stołu. Proszę, Adam. Dzień dobry Państwu. To jest ciekawe, proszę Państwa, że w ogóle na ten temat od wielu lat nie ma żadnej dyskusji. To jest pierwsza taka dyskusja, pierwsze spotkanie na temat Okrągłego Stołu od lat. W ogóle nie ma debat. Zwróćcie uwagę, mniej więcej od 10 lat nie ma w ogóle debat o stanie wojennym. Teraz IPN zrobił w Komitecie Centralnym, na stronie IPN-u znajdziecie debatę. To jest właściwie wyjątek. Nie ma żadnych debat, nie ma żadnych dyskusji na temat tego, jak wyglądała droga do niepodległości, co robiła opozycja w latach 80., co dał Okrągły Stół, dlaczego w ogóle doszło do tych rozmów i jakie są efekty i czy to była dobra droga, czy zła. Przypomnę w paru słowach telegraficznie, jak doszło do Okrągłego Stołu, o co w ogóle chodzi w tym, co to jest w ogóle ten Okrągły Stół, bo nie wszyscy, szczególnie młodzi, mogą wiedzieć. Otóż polska opozycja walcząca z systemem totalitarnym, komunistycznym w latach 70. i 80. w wyniku stanu wojennego znalazła się w głębokim impasie, to znaczy społeczeństwo polskie zostało właściwie zastraszone, można powiedzieć. W wyniku wprowadzenia czołgów, wsadzenia do więzień 20 ponad tysięcy działaczy opozycji w stanie wojennym, efekt był taki, że nastąpiła wielka apatia i no mnóstwo ludzi wyemigrowało, około 1 milion ludzi wyemigrowało i wydawało się, że komunizm będzie długo jeszcze funkcjonował. Takie były nastroje w latach, powiedzmy, 84-86. Po śmierci, szczególnie po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Była wielka apatia. I pojawiły się dwa programy. Pierwszy program opisał Jacek Kuroń, który napisał książkę pod tytułem Krajobraz po bitwie, gdzie stwierdził, że idea Solidarności została przegrana, nie będzie żadnej niepodległości Polski. Maksymalnie, co możemy uzyskać, to rozmawiać z komunistami i dostać finlandyzację, czyli taką, będzie demokratyzacja, no tak, będzie jak na Węgrzech, prawda, kiełbasy trochę, będzie dalej komunizm. I to była jedna koncepcja i to była koncepcja generalnie z obozu Korowskiego, czyli tych ludzi, którzy byli kiedyś w PZPR-ze, później doradzali w Wałęsie, tak zwanych doradców Solidarności. Natomiast przeciwko takiej tezie wystąpiły dwa ugrupowania. Tylko w polskiej opozycji w latach 80. były dwa ugrupowania niepodległościowe w skali ogólnopolskiej. Jednym to jest Konfederacja Polski Niepodległej, drugim Solidarność Walcząca. Tu wam znana we Wrocławiu, no bo przywódcą był Kornel Morawiecki. Tu została ta organizacja utworzona w 1982 roku. KPN w roku 1979. KPN to jest formacja piłsudczykowska, wchodząca się generalnie z środowiska żołnierzy Armii Krajowej, a Solidarność Walcząca to jest grupa ludzi, która w 1982 roku nie zgodziła się na dyktat Wałęsy i Frasyniuka i uznała, że należy nie dążyć do nowego porozumienia z komunistami, tak jak w sierpniu 80 roku, tylko trzeba dążyć do wywalczenia niepodległości. I te nasze dwa środowiska sformułowały koncepcję krajobrazu przed bitwą. Tak się nazywała książka, którąśmy wydali i stwierdziliśmy, że jest to prawda apatia, ale system komunistyczny zdycha. Dlaczego zdycha? Bo jest niewydolny ekonomicznie. Nie ma nawet zboża na chleb. Nie ma niczego. Po prostu, kto pamięta tamte czasy, to wie, że na kartki było wszystko. Wszystko, dosłownie wszystko. Nawet majtki. Nie tylko cukier, mięso, ale nawet rzeczy bardzo prozaiczne. Wszystko było na kartki. System po prostu ekonomicznie zbankrutował. Związek Radziecki, żeby przetrwać, musiał się zwrócić do Zachodu o kredyty na zboże, ponieważ nie było nawet możliwości zapewnienia podstawowych produktów żywnościowych, nie mówię o luksusowych, takich jak szynka czy cytrusy. Raz do roku płynęły cytrusy z Kuby i były komunikaty w telewizji. Płyną pomarańcze z Kuby, prawda? Tak wyglądały realnie. Mało kto wierzy, kto dzisiaj młody. Nic w sklepach nie było. Były puste półki. Dosłownie puste, w sensie takim, że były haki gołe.
No za to były sklepy w Pepeksowskie, prawda? Można było, kto miał rodzinę na zachodzie, miał dolary, to można było wszystko kupić w Pepeksie. Ponieważ było kompletne bankructwo systemu ekonomiczne, było jasne dla ludzi, którzy myślą, że prędzej czy później społeczeństwa się zbuntują w obozie komunistycznym i komunizm upadnie jako niewydolny system, nieefektywny, a ludzie chcą wolności. No i można ich zastraszać czołgami, aresztami przez ten czas, ale w którymś momencie przyjdzie nowe pokolenie, które się nie boi i obali komunizm. I to była diagnoza nasza. Ta diagnoza została opisana w roku 1987. Po wyjściu z więzienia była wielka amnestia, ponieważ Gorbaczow doszedł do władzy w Związku Radzieckim, który ogłosił, że trzeba robić pierestrojkę, że trzeba zmienić system. Poprosił Reagana o kredyty. Było widać gołym okiem dla każdego, kto się interesował geopolityką. Mało było takich ludzi, praktycznie poza nami nikt się tym nie zajmował. Było widać, że to Moskwa wymusi na Jaruzelskim ustępstwa i upadek komunizmu, ponieważ no, trzeba zmienić system na jakiś system, który no, będzie mógł dawać możliwość spełnienia podstawowych potrzeb społecznych. I rzeczywiście od początku roku 1988, dokładnie od 25 kwietnia, zaczynają się strajki w różnych zakładach pracy. Obejmują one przede wszystkim wpierw MKPK w Bydgoszczy, komunikację miejską. Następnie 26 kwietnia staje huta imieniem Lenina w Krakowie. 28 kwietnia zaczyna się strajk w hucie Stalowa Wola. 1 maja wielkie demonstracje w większości dużych miast opozycyjne. 2 maja wybucha strajk w Stoczni Gdańskiej, następnie strajk w Szczecinie, w Stoczni. Te wszystkie strajki w lecie są bardzo spontaniczne, nieduże, w sensie bierze w nich udział po tak 100, 200, 300, 500 osób. Ludzie się boją generalnie. Pamiętam moją rozmowę z górnikami kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu. Ja jestem z Cieszyna, więc do Jastrzębia, do kopalni, to mam tak mniej więcej 10 minut jazdy autem. Rozmawiałem wielokrotnie z górnikami. Wszyscy jak mantrę powtarzają taką prostą rzecz. No możemy oczywiście zrobić strajk ponownie, tak jak robiliśmy w 80 roku, czyli 13 grudnia. Tylko że 15 grudnia 1981 roku na naszej kopalni czerwoni strzelali z broni maszynowej. No i po prostu mogli każdego zabić. Mogą znowu strzelać. Jaką dacie gwarancję, to że wy mówicie, że tam są jakieś rozmowy, że zdycha komunizm, że Moskwa się domaga zmian. To czy my mamy narażać się na to, że będą znowu do nas strzelać? Ludzie się po prostu przeraźliwie bali. Nie ma się co dziwić, ludzie się bali o życie. I te strajki w kwietniu, maju, one nie przybrały masowego charakteru. Ludzie bardzo szybko pod presją takiej demonstracji z OMO, przyjeżdżały kolumny z OMO, SBC na zakład i dyrekcja mówiła, słuchajcie, przestańcie strajkować o Solidarność, o zwolnienie tych więźniów politycznych, trzeba dogadywać się, nie można strajkować, bo znowu będą strzelać. I te strajki z wiosny wygasły. I w związku z tym myśmy jako przez Jastrzębiu, przede wszystkim działacze KPN-u i Solidarności Walczącej podjęli decyzję o powołaniu tak zwanego pionu robotniczego, czyli konspiracyjnej struktury, która przygotuje skoordynowany strajk w jednym momencie na wielu zakładach pracy. Bo te strajki z wiosny były bardzo takie spontaniczne, pojedyncze zakłady w kraju, w różnych miejscach. I udało nam się 15 sierpnia 1988 roku, ja kierowałem tą operacją, zorganizować strajk, który udał się, znaczy myśmy go próbę podjęli na bardzo wielu zakładach pracy, ale udało się ostatecznie przeprowadzić strajk na 15 kopalniach. Takich kopalniach jak Manifest Lipcowy, Jastrzębie, Morcinek, Andaluzja w Piekarach Śląskich i tak dalej. Do tego dołączyły się później Huta Stalowa Wola, Stocznia Gdańska i tak dalej. Szereg zakładów. Maksymalnie udało się około 20 sierpnia osiągnąć mniej więcej 30 dużych zakładów w skali PRL-u i około ćwierć miliona pracowników, czyli duża grupa
czyli duży strajk. Można powiedzieć, że bardzo duży, bardzo efektywny strajk. Sytuacja ta, bardzo udanego strajku, spowodowała absolutną wściekłość Jaruzelskiego i Kiszczaka, którzy oczywiście chcieli to spacyfikować, tylko nie mogli takimi metodami jak w stanie wojennym, ponieważ Gorbaczow zabiegał o kredyty od Amerykanów, nie mógł sobie pozwolić na to, że znowu będzie strzelanie i wtedy Zachód by znowu ogłosił embargo, no i byłaby kompletna katastrofa dla Układu Warszawskiego, dla tego Układu Komunistycznego. I rzeczywiście w czasie tego strajku, konkretnie 20 sierpnia, Kiszczak z Jaruzelskim, którzy są przeciwnikami rozmów, na polecenie Moskwy decydują się na podjęcie rozmów z przedstawicielami Solidarności, przede wszystkim z Wałęsą, przy czym dobierają sobie swoich agentów. No bo jak już mają z kimś rozmawiać, no to przecież nie z Kornelem Morawieckim czy z nami, tylko wybierają sobie takich, z którymi się fajnie rozmawia, czyli swoich własnych agentów. Wpierw biorą tu za pośredników księży biskupów agentów. Bardzo ważny jest tutaj biskup Dąbrowski i Orszulik, to jest dwóch ważnych agentów Służby Bezpieczeństwa, bardzo wysoko ulokowanych przy prymasie Glembie, w sekretariacie Episkopatu Polski, bardzo wpływowe postacie. Oni będą organizować stronę techniczną rozmów Okrągłego Stołu, które wtedy jeszcze się nie nazywały Okrągłym Stołem, tylko nazywały się rozmowami w Willi Zawrat, a później w Magdalence. Jeżeli tak naprawdę będziemy o czymś mówić, tutaj za chwilę ujawniać kulisy, pochodzi nie wcale Okrągły Stół, jak się obiegowo dzisiaj mówi, bo on był pewnym teatrem medialnym, tylko tak naprawdę rozmowy między władzami komunistycznymi PRL, a przedstawicielami Solidarności, tej części wałęsowskiej, ugodowej, to wszystko się odbywa tak naprawdę w Magdalence. Te rozmowy zaczynają się od warunku, jaki stawia generał Kiszczak Wałęsie, że ma zgasić strajki. I strajki, proszę Państwa, 1988 roku nie są wygaszone w wyniku represji komunistycznej, to znaczy użycia wojska i milicji, strzelania do robotników, tylko zostają wygaszone w wyniku wspólnej akcji biskupów i księży oraz Lecha Wałęsy, agenta Bolka. Wygląda to w praktyce w ten sposób, że na kopalnię Manifest Lipcowy, która najdłużej strajkuje, przyjeżdża Lech Wałęsa, który publicznie w telewizji oświadcza, że chce rozmów i zgadza się na propozycję generała Kiszczaka rozmów. Biuro polityczne, zresztą KCPZPR, pod presją Moskwy i KGB wyraża zgodę 29-28 sierpnia wyraża zgodę na rozmowy z Solidarnością, z Wałęsą i publicznie Wałęsa w telewizji oświadcza, że apeluje do strajkujących o zaprzestanie protestów w imię dobra narodowego, jakim jest porozumienie z komunistami. I proszę Państwa, Wałęsa przyjeżdża do nas na kopalnię Manifest Lipcowy i domaga się od strajkujących zakończenia strajku i wyjścia z zakładu pracy. Na co został wygwizdany, kolega przewodniczący strajku Andrzejczak powiedział taczki dla przewodniczącego Wałęsy i Wałęsa uciekł wtedy z zakładu, z kopalni. To żebyście Państwo rozumieli, bo mit jest taki rozpowszechniany w telewizji od 30 lat, że oto Solidarność wygrała, Lech Wałęsa przeskoczył przez płot, obalił komunizm i tak dalej. Prawda jest taka, że Lech Wałęsa uciekł od strajkujących, ponieważ zostałby zlinczowany, ponieważ zaproponował kapitulację ludziom, którzy narażali głowę, zdrowie, życie. Mogli pójść do więzienia, mogli być zastrzeleni za tą akcję strajkową. A on im zaproponował, żeby po prostu wyszli, ponieważ on ma obietnicę generała Kiszczaka, że będziemy rozmawiać. Nie wiadomo o czym i jakie mają być efekty tych rozmów. Zresztą Wałęsa jedzie do Kiszczaka po tej sytuacji, która zostaje wyrzucona z kopalni Manifest Lipcowy i prosi go o to, żeby dostać jakiś ochłap, żeby móc wrócić do tych górników, żeby ich przekonać do zakończenia strajku i wtedy Kiszczak składa taką deklarację, że jedyne co może obiecać, że nie będą ci ludzie zwolnieni z pracy. I Wałęsa przyjeżdża z takim zapewnieniem, żeby mu zaufać, że on prawda ma gwarancję Kiszczaka i tak dalej. Zresztą ta gwarancja nie zostanie spełniona, ludzie ci zostaną zwolnieni z pracy.
z niewiadomych dla mnie przyczyn. Ja zostaję wtedy zresztą aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Jestem ostatnim człowiekiem aresztowanym w PRL-u na dłużej niż 48 godzin. Wtedy na 3 tygodnie jestem aresztowany za zorganizowanie tych strajków. Nie wiem, w jaki sposób udało się panu się przekonać na podstawie tych oświadczeń gołosłownych biskupów, bo tam też oczywiście był udział biskupów, którzy namawiali tych strajkujących do zakończenia protestu. Że ta presja i to przekonanie, że będą rozmowy i że komuniści tutaj coś dobrego zrobią, spowodowały, że ludzie się dali nabrać i opuścili te zakłady strajkujące. Efekt był taki, że stali zwolnieni z pracy. Znaczna ich część przez ponad rok nie wróciła do pracy. Jeszcze co ważniejsze, były bardzo poważne represje później. Po tych strajkach, na przykład jeszcze 11 listopada, czyli to jest wrzesień, październik, 3 miesiące później w wielu miastach są silne akcje SB i ZOMO, pałowania uczestników demonstracji marszów pokojowych po mszach 11 listopada w rocznicę odzyskania niepodległości. Między innymi w Katowicach nas brutalnie ZOMO pobiło, tam gdzie głodówka w katedrze też tych uczestników tych strajków. I bardzo silne represje trwają mniej więcej do końca roku. I wiemy, nie znamy żadnych szczegółów, proszę Państwa, do dzisiaj, jak wyglądały te rozmowy w Willi Nawrat i w Magdalence, ponieważ żaden z uczestników tych rozmów nie podał przebiegu. Są nagrania filmowe, głównie obejmujące biesiady pijackie, około 4 godzin. Można obejrzeć na stronie IPN-u, mniej więcej jest tam połowę tego. Natomiast oczywiście przedmiotem nie były alkoholowe ekscesy, przedmiotem były rozmowy. Możemy powiedzieć o wynikach tych rozmów na podstawie czynów, to znaczy tego, kto w nich uczestniczył i co ustalono, w sensie no jak jest dokonano zmiany ustrojowe, jakie dokonano zmiany we władzach, co się stało w Polsce. Czyli tak, rozmowy trwały wiele miesięcy. Wiemy niewątpliwie, że bardzo istotną rolę odgrywał ambasador Stanów Zjednoczonych. Są nagrania filmowe zachowane, można sobie obejrzeć w internecie, gdzie ambasador Stanów Zjednoczonych po rozmowach Reagana z Gorbaczowem odgrywa aktywną rolę i namawia tutaj przywódców tej ugodowej części Solidarności do porozumienia z komunistami. Jednym z efektów mało znanych tych rozmów jest to, że Jarosław Kaczyński idzie do ambasady Związku Radzieckiego na rocznicę rewolucji październikowej. Jak ja siedzę w więzieniu, to on idzie do ambasady Związku Radzieckiego i tam toczą jakieś rozmowy, ponieważ trzeba mieć świadomość, że Jaruzelski z Kiszczakiem, podobnież to jak Czałczesku, byli przeciwnikami porozumienia z opozycją ustępstw. Gdyby się nie porozumieli wtedy przy okrągłym stole, to pewnie Jaruzelski z Kiszczakiem podzieliliby los Czałczesku, bo Rosjanie by, chcąc porozumienia z Zachodem, musieli zmienić ekipę, czyli pewnie by ich po prostu wykończyli. Tym niemniej pod presją Moskwy i ambasady amerykańskiej Kiszczak z Jaruzelskim decydują się mniej więcej na początku roku 1989 na następujące ustępstwa wobec Wałęsy i tej ekipy, która negocjuje. Kto w ogóle negocjuje w imieniu Wałęsy? W ogóle kto jest stroną tych rozmów? Jeżeli chodzi o Solidarność, nie jest nią Komisja Krajowa i nie są władze statutowe Solidarności. Wałęsa w uzgodnieniu z Kiszczakiem odsuwa od rozmów przedstawicieli legalnych władz Solidarności. Solidarność miała swoje władze statutowe, wybrane na zjeździe Oliwii w Gdańsku w 1981 roku, czyli członków Komisji Krajowej. Wałęsa odmawia w ogóle zebrania tej Komisji Krajowej, stąd powstaje tam taka wokół Słowika w Łodzi grupa równoległa o nazwie Grupa Robocza Komisji Krajowej. Najważniejszą postacią, która by tam mogła poza Słowikiem odgrywać rolę, jest Andrzej Rospuchowski, ale niestety decyduje się na emigrację. I tam w zasadzie ze znanych ludzi, no to taki najważniejszy to jest Kazimierz Świtoń. Ale można powiedzieć, że ta grupa bardzo liczna członków formalnie władz Solidarności nie ma takiego wyraźnego przywództwa i z nieznanych przyczyn nie jest ona aktywna. Właściwie ostatnia aktywność tej Grupy Roboczej Komisji Krajowej to jest spotkanie w Jastrzębiu, o czym jeszcze będę mówił, to co wspólnie zrobiliśmy z Solidarnością Walczącą, czyli zebranie tych sił, które były przeciwne okrągłemu stołowi. W razie Solidarność zostaje odsunięta przez Wałęsę i Kiszczaka od reprezentacji w rozmowach i powstaje samozwańcze ciało o nazwie Komitet Obywatelski Solidarność przy Lechu Wałęsie. Jest to struktura po prostu, gdzie Wałęsa wskazuje
z reguły zresztą agentów Służby Bezpieczeństwa bądź zwolenników porozumienia z komunistami, tworzy taką grupę głównie w oparciu o ekspertów, o jakichś ludzi związanych z Klubem Inteligencji Katolickiej, z bezpieką, z Kościołem. Tworzy taką grupę ludzi, kto w ogóle rozmawia w imieniu Wałęsy i kto jest w ekipie Wałęsy. Najważniejszą rolę odgrywa Bronisław Geremek. To jest człowiek wywodzący się z PZPR-u, sekretarz uczelniany PZPR, bardzo zaufany człowiek służb, który został wysłany do Francji na placówkę w latach jeszcze głębokiego komunizmu, który później staje się w pewnej mierze takim dysydentem lekkim, ponieważ jego frakcja partyjna traci władzę w PZPR-ze i on jest takim, można powiedzieć, głównym mózgiem i reprezentantem interesów francuskich. Mówi się, że loży nawet masońskiej. Trudno powiedzieć dokładnie kogo, ale bardzo silnie on jest zorientowany na Francję i większość koncepcji politycznych negocjują komuniści z nim, jeżeli chodzi o przedstawicieli Wałęsy, jest najbardziej aktywny. Istotną rolę odgrywa również Lech Kaczyński, dlatego że Lech Kaczyński był formalnie wiceprzewodniczącym Solidarności w Komisji Krajowej i jest istotną postacią. Poprzez niego również Jarosław Kaczyński, który akurat nie był w ogóle żadną istotną postacią, nie był aktywny w opozycji. On się wycofał po 13 grudnia z działalności na rzecz kariery naukowej. Niemniej był objęty stypendium rządu amerykańskiego dla najważniejszych działaczy opozycji. Jest mi jedyną osobą znaną. Jeżeli ktoś z Państwa znał, to bardzo mi chętnie pozna jakieś inne nazwiska ludzi, którzy byli objęci tym stypendium rządu Stanów Zjednoczonych dla najważniejszych działaczy opozycji. W bądź razie oczywiście Adam Michnik, oczywiście Wielowiejski, Stelmachowski, no cała grupa ludzi, która później wejdzie do rządu mazowieckiego, no i Tadeusz Mazowiecki. Do jeszcze dobrani są ludzie małe, znaczący, ale o wtedy wielkich nazwiskach, bo dla Was, dla Wrocławia znanych, jak Władysław Frasyniuk na przykład. W bądź razie rozmowy trwają wiele miesięcy. Skutek znamy w ten sposób, że ujawniono ustalenia tych porozumień w wyniku teatru takiej szopki, która się nazywała Okrągły Stół, czyli w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie, w obecności kamer telewizyjnych. Zebrano przedstawicieli dwóch stron, czyli tej rządowej, komunistycznej i Wałęsy, Komitetu Obywatelskiego Solidarność, i tam ujawniono, jakie są ustalenia, na czym polegały generalnie ustalenia. Znamy je z praktyki. Znamy też stenogramy, ponieważ większość tych stolików rozmów, negocjacji Okrągłego Stołu zachowały się stenogramy, jakie były robione głównie przez ludzi strony komunistycznej. W archiwum Sejmu można sobie obejrzeć, są jawne te stenogramy. Niewiele one nam pokazują. Pewne najważniejsze rzeczy można jednak z praktyki powiedzieć. Podstawowe ustalenie polegało na tym, że stronie komunistycznej zależało na powołaniu rządu z udziałem przedstawicieli Solidarności, co umożliwiłoby zniesienie sankcji zachodnich i uzyskanie kredytów na odbudowę gospodarki, czyli tak zwany plan Balcerowicza. Nie wiem, jakim cudem udało się wmówić społeczeństwu, że Leszek Balcerowicz to jest w ogóle jakiś reformator, liberał, prawicowiec, człowiek Solidarności. Mimo że przy Okrągłym Stole Leszek Balcerowicz był przedstawicielem strony komunistycznej. Był on wpływowym, ważnym, najważniejszym doradcą ekonomicznym generała Kiszczaka, najbardziej zaufanym człowiekiem, do tego stopnia zaufanym, że w momencie, kiedy 13 grudnia zawieszono Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako podejrzane, mimo że legalne takie stowarzyszenie w okresie Solidarności, to na komisarza stanu wojennego w tym stowarzyszeniu jako najbardziej zaufanego człowieka partii komunistycznej wyznaczył generał Kiszczak właśnie Leszka Balcerowicza. Niewiele więcej wiemy o nim, bo jak i w przypadku Geremka, jak i Balcerowicza, teczka została zniszczona, są tylko okładki teczki. To jest jedyny dokument, co w innym miejscu, gdzie się zachował, skąd wiemy, że Balcerowicz był super zaufanym człowiekiem stanu wojennego dla Kiszczaka Jaruzelskiego. Był w ogóle szefem POP PZPR uczelnianym, więc był zaufanym towarzyszem do końca. I z jakichś zupełnie nieznanych powodów w mediach
ta strona Wałęsy Solidarności Komitetu Obywatelskiego przyjęła Leszka Balcerowicza, że to jest autor ich programu gospodarczego. Oczywiście on nie realizował żadnego własnego planu gospodarczego, on zrealizował dokładnie zobowiązania, jakie przyjął Jaruzelski od Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące warunków udzielenia kredytów. Chodziło przede wszystkim o oddanie polskich przedsiębiorstw, polskiej gospodarki, polskiego rynku w ręce zachodnich firm. Więc podstawowym zadaniem Okrągłego Stołu było podzielenie się władzą, ponieważ inaczej komuniści wiedzieli, że za chwilę będą kolejne strajki, będą wisieć na latarniach. No najzwyczajniej w świecie staną rozliczeni za zbrodnie i wiedzieli, że grożą im straszne rzeczy, sami znali rozmiar swoich zbrodni najlepiej, więc zrobili rzecz dosyć banalną, mianowicie podzielili się władzą. Co oddali Komitetowi Obywatelskiemu Solidarność, co oddali Wałęsie? Oddali przede wszystkim Senat. 100% oddali Senatu, przy czym zadbali o to, że Izba ta nie ma żadnych uprawnień i tak jest do dzisiaj. Czyli oddali inflację, nic cennego nie oddali. Po prostu oddali piękną instytucję o pięknej nazwie, tylko o żadnych uprawnieniach. Senat w sensie praktycznym do dzisiaj nie ma jakichkolwiek istotnych. Jest to izba refleksji, zadumy, fikcji i nie wiem czego. No dobrej emerytury, czy też dobra synekura. Także oddali nic i te nasi agenci SB zachwyceni przyjęli to jako wielki sukces i do dzisiaj to głoszą, że były wolne wybory, proszę Państwa, odbyły się w 1989 i wygraliśmy Senat, prawda? 99 senatorów z Komitetu Obywatelskiego ONS-y, jeden tylko komunistyczny stopień. Czyli oddali niewiele. Co jeszcze oddali, co zaproponowali, co przyjął Wałęsa? Mianowicie przyjęli 35% miejsc w Sejmie, czyli zagwarantowali sobie, że komuniści będą mieli 65%. I żeby to Państwu uświadomić, bo wielu tego w ogóle nie rozumie, szczególnie młodych, myślą, że Solidarność zabiegała o wolność i niepodległość. Proszę Państwa, Solidarność w roku 1989 nie tylko nie dążyła do niepodległości, w ogóle nigdy nie dążyła do niepodległości, żeby była jasność. Nigdy Solidarność nie sformułowała swojego takiego celu, że dąży do niepodległości. Nie tylko, że nie dążyła do niepodległości, ale proszę Państwa, Solidarność nigdy nie dążyła nawet do wolnych wyborów. Raz postawiła sobie taki problem w roku 80, jak były strajki i był 22 postulat, czyli żądanie wolnych wyborów, sama Solidarność się z tego wycofała i to pisze o tym. Wspomina ze Stoczni Gdyńskiej, Kołodziej. Solidarność w tym czasie zrezygnowała z 22 postulatu i w ogóle go nie zgłosiła i było tylko 21 zgłoszonych postulatów do władzy. Więc zrezygnowała w roku 80 z tego postulatu, jak również nie postawiła go przy Okrągłym Stole ani w Magdalence, nie domagała się wolnych wyborów. Zgodziła się na wybory nieuczciwe, to znaczy takie, w której stronie komunistycznej zagwarantowano 65% miejsc. Na dodatek, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że wtedy jeszcze było coś takiego jak lista krajowa. Premier Rakowski i 30 paru głównych notabli władzy komunistycznej byli wybierani nie w okręgach, tylko z listy krajowej. Czyli była taka lista uprzywilejowanych i po prostu mieli pewność zawsze w każdych wyborach oni przechodzili. W tych wyborach myśmy, Konfederacja Polski Niepodległość, zaapelowali do obywateli, żeby głosowali przeciwko liście krajowej. Mimo że Wałęsa, Komitet Obywatelski Solidarność wzywali, żeby popierać listę krajową, to ona przepadła w wyborach. Ludzie, większość się opowiedziała przeciwko tym notablom. To był straszny policzek dla komunistów. I proszę sobie wyobrazić, mimo że naród ich odrzucił w wyborach, to tydzień po wyborach spotkał się Kiszczak z Wałęsą, z Geremkiem, Michnikiem i tak dalej i ustalili, że jednak można z powrotem tych kandydatów komunistycznych 30 wsadzić w drugiej turze w wyborach i oni zostali decyzją, dekretem Rady Państwa, tak jak stan wojenny wcześniej, zostali posłami. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Solidarność również podeptali wolę narodu wyrażoną w wyborach. No nie były to wybory wolne oczywiście i demokratyczne, były to wybory, gdzie próbowaliśmy kandydować, ja też zresztą. Było takich kandydatów około 25, którzy byli spoza listy komunistycznej, spoza listy drużyny Lecha Wałęsy i myśmy próbowali kandydować, ale okazało się, że
No, trudno jest uczestniczyć w wyborach w sytuacji, w której po prostu jesteśmy zamykani do aresztów. Nie mamy czasu wyborczego, nie zostaliśmy oznaczeni na listach, że jesteśmy kandydatami antykomunistycznymi, niepodległościowymi. Napisali tylko przy naszych nazwiskach, że jesteśmy kandydatami bezpartyjnymi. Także te wybory zakończyły się w istocie no, dopięciem tego porozumienia. Wiemy z układu, z rozmów w Magdalence, że istotnym elementem było utrzymanie uprzywilejowanej pozycji komunistów we wszystkich ważnych aspektach. To znaczy, w służbach specjalnych nie przeprowadzono weryfikacji, znaczy mówi się, że była jakaś weryfikacja, bo nawet takie komisje weryfikacyjne niby do funkcjonariuszy SB, nie objęło to służb wojskowych, więc w służbach takich SB 98% funkcjonariuszy SB przeszło pozytywnie weryfikację. Czyli całe nowe służby zostały zbudowane w oparciu o praktycznie wszystkich bez wyjątku zbrodniarzy komunistycznych. Dobrano tylko paru działaczy NZS-u i WIP-u jako takie marionetki, jako takich tam figurantów. W bądź razie do dzisiaj te służby działają w oparciu o tych SB-ów. Co jeszcze ważne? Pozostawiono im kierowanie zakładów pracy. Zdecydowano się na pozostawienie wszystkich sędziów i prokuratorów zbrodniarzy komunistycznych. Negocjacje w zakresie sądownictwa prowadziło trzech ludzi przy okrągłym stole. Przypominam te nazwiska, żeby była jasność, bo to bardzo ważne nazwisko, czyli Strzembosz, Kaczyński i Olszewski. Tych trzech ludzi zgodziło się nie tylko zresztą na pozostawienie zbrodniarzy komunistycznych w sądach i w prokuraturze, ale wprowadzili również coś nieznanego w PRL, czyli immunitet sędziowski i prokuratorski, czyli gwarancję ich nieusuwalności i ochrony prawnej. Skutek jest taki, że do dzisiaj ani jeden sędzia i ani jeden prokurator zbrodniarz komunistyczny nie został pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie. A przypominam, że po roku 1956 sporą grupę prokuratorów i sędziów Gomułka zamknął i skazał. Czyli mamy do dzisiaj sytuację gorszą niż to, co zrobił Gomułka po roku 1956. Czyli można powiedzieć, że państwo pozostało dalej takie, jakie było w PRL-u, z tą różnicą, że wzięto trochę figurantów różnych. Na przykład Tadeusza Mazowieckiego wzięto na premiera. Powołano rząd, o którym się do dzisiaj wszędzie w mediach mówi, że to był pierwszy rząd solidarnościowy. Jako żywo to był ostatni rząd komunistyczny, rząd solidarnościowy. Większość ministrów to byli bandyci komunistyczni, tacy jak Kiszczak czy Siwicki generał, gdzie tu wprowadzali stan wojenny. Także można powiedzieć, że wynikiem Układu Okrągłego Stołu było po prostu zmiana nazwy państwa z PRL na Rzeczpospolitą Polską i zmianę tego godła, którym było jakieś kura, na orła w koronie. I tak ci sami milicjanci, prokuratorzy, sędziowie z godłem, nagle ci sami ludzie, ci sami funkcjonariusze po prostu 1 stycznia 90 roku stali się funkcjonariuszami Polski niepodległej. Ta operacja zaskutkowała tym, że miliony ludzi uwierzyło, że jest nowy kraj i że będzie normalnie i dobrze. Jest to dla mnie, muszę powiedzieć, dosyć niepojęte do dzisiaj, ale taka jest prawda. Miliony ludzi uwierzyły, często ludzi nawet zaangażowanych i świadomych, bo trudno wymagać od kogoś z prowincji, kto nic nie wie, ale mówimy o ludziach często świadomych, no żeby dać przykład. Bardzo wiele środowisk aktywnych, na przykład Niezależne Zrzeszenie Studentów, które w ogóle nie zostało zalegalizowane, odmówiono im działalności przy okrągłym stole. Bardzo aktywna młodzież, ta zorganizowana w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, jak w końcu dostali zarządu mazowieckiego zgodę na działanie, to oni się tak ucieszyli, że już jest wolna Polska, że w ogóle zaprzestali tej aktywności antykomunistycznej. Większość środowisk, w zasadzie można powiedzieć, że w wyniku Okrągłego Stołu wszystkie te środowiska, które spotkały się w Jastrzębiu na kongresie antysystemowym przeciwko Okrągłemu Stołowi, opowiedziało się bardzo dużo środowisk. 25 lutego 1989 roku, ja akurat byłem zatrzymany przez SB, więc nie byłem. Tam 120 osób jadących na ten kongres zamknęła bezpieka, ale dojechało około 200 osób. Jakie były środowiska wtedy, które się opowiedziały przeciwko Okrągłemu Stołowi, tej zmowy? To była tak, Konfederacja Polski Niepodległej, Solidarność Walcząca,
Niezależne Zrzeszenie Studentów, Polska Partia Socjalistyczna, MRKS, czyli taka duża w Warszawie grupa radykalnych działaczy Solidarności, więc Zakładowy Robotniczy Komitet Solidarności, Ruch Wolność i Pokój oraz członkowie Komisji Krajowej Solidarności z roku 1981. Wydawałoby się, że ogromny potencjał. Natomiast jak przyszło do wyborów, i tych w roku 1989, później pierwszych wolnych w 1991, to aktywność tych środowisk, które nie były przy okrągłym stole, była znikoma. To znaczy ja oceniam, że nie więcej jak 10% tych ludzi przystąpiło do walki, tak jest zresztą do dzisiaj. Większość ludzi po prostu uznała, że jest zdradzona i no jest dramat i już się nic nie da zrobić i wszystko jest przegrane. W praktyce jak wyglądało wykonywanie tego układu okrągłego stołu przez kolejne ekipy rządowe i jak ona ma wymiar dzisiaj zarządów PiS. Proszę Państwa, pierwszym rządem, no przy rządu Wałęsy było kilka. No był oczywiście rząd Mazowieckiego, nie będę się o nim rozwodził, bo to był super skompromitowany rząd. To była zupełnie marionetka bez pieki. Do tego stopnia, że to był rząd, proszę Państwa, gdzie jeszcze działa cenzura w ogóle. No ludzie sobie to uświadamiają, że to niby był rząd solidarnościowy, ale normalnie działała cenzura jako instytucja. To był rząd Mazowieckiego, który wysyłał oddziały z OMO do obrony budynków PZPR przed nami. Myśmy tu wspólnie z Solidarnością Walczącą robili w całym kraju okupację PZPR, żeby rozwiązać partię bolszewicką. To rząd Mazowieckiego wysyłał oddziały z OMO. W Krakowie były takie słynne bitwy, gdzie Komitetu Wojewódzkiego PZPR chroniło z OMO na czele Rokita, prawda, Duda, dzisiejszy prezydent, wtedy asystent, tam człowiek kampanii Rokity. Oni bronili tego PZPR-u, myśmy jako młodzież chcieli rozwiązać partię komunistyczną. Rząd Mazowieckiego również oświadczył, to było słynne oświadczenie Mazowieckiego w Interpresie na konferencji prasowej w styczniu 90 roku, że oświadczył Mazowiecki, że pozostanie wojsk radzieckich w Polsce jest polską racją stanu. Żeście Państwo rozumieli. Rząd solidarnościowy niby, dzisiaj się mówi słusznie, często słyszę, że Solidarność została zdradzona w 1989 roku przez swoje kierownictwo. Myślę, że jest w tym dużo racji. Myśmy wtedy to raczej postrzegali, że to Solidarność zdradziła naród. No to jest do dyskusji, jeszcze będą historycy o tym rozmawiać, jak to interpretować. Myślę, że przypominam. Rząd Solidarnościowy twierdzi w roku 90, że pozostanie wojsk radzieckich w Polsce jest polską racją stanu. Do tego dochodzi, to znaczy zdrada tych elit kierowniczych Solidarności jest tak głęboka, że chronią Układ Bezpieki, PZPR-u. Pytam Mazowieckiego, bo w tym momencie byłem w takich negocjacjach z Mazowieckim o to, żeby były lokale dla KPN, żebyśmy mogli jawnie działać, żeby nas zalegalizować. I Mazowiecki mówi do nas tak. Czemu mam się zgodzić na waszą działalność? Nie mogę was równo traktować z PZPR-em. Mówimy, dlaczego nie może pan nas jako premier traktować na równi z PZPR-em? On mówi, no przecież u mnie w Urzędzie Rady Ministrów jest komisja zakładowa PZPR. PZPR współrządzi. To jest partia uprzywilejowana, a wy jesteście w opozycji. Czyli rozumiecie państwo, ludzie z Solidarności twierdzą, że PZPR jest uprzywilejowaną partią, bo jest z nimi w rządzie. No i pozwalają na niszczenie akt bezpieki, palenie ich, prawda, pozostawienie całych zasobów tych agenturalnych i wśród biskupów i działaczy opozycji. Kiedy jest pierwszy raz próba rozbicia układu okrągłego stołu i jest pierwsza szansa? Pomijam te nasze akcje, które robimy, okupacji budynków PZPR-u, baz radzieckich, no strajków, wielkie strajki na Śląsku przeciwkowały się układowi okrągłego stołu spacyfikowane przez ZOMO bardzo brutalnie. To jest rok 90. Pierwsza poważna, wielka taka możliwość obalenia układu okrągłego stołu to jest pierwszy rząd niepodległej Polski, który jest wyłoniony po wyborach w październiku 91 roku, kiedy w Sejmie jest wyraźna większość ugrupowań antykomunistycznych, zwolenników lustracji, dekomunizacji, niepodległości i normalności. No bo ludzie wybierają już nie tą ekipę Komitetu Obywatelskiego, tylko wybierają posłów Porozumienia Centrum, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, to się wtedy nazywała Wyborcza Akcja Katolicka, tak naprawdę Solidarności Rolniczej, Porozumienia Ludowego, Konfederacji Polski Niepodległej i tak dalej. Mamy wyraźną większość w parlamencie i wtedy po raz pierwszy jest szansa
na to, żeby powiedzieć, no były jakieś porozumienia, ale zmieniły się realia i dziękujemy bardzo, słuchajcie, no trzeba zabrać towarzystwo już do więzień, rozliczyć zbrodniarzy i zbudować Polskę niepodległą, a nie reformować PRL. Wtedy jest zresztą, proszę Państwa, taka dramatyczna sytuacja, którą opowiadał mi prezydent Ryszard Kaczorowski, świętej pamięci, mianowicie Wałęsa i Geremek mówią do rządu emigracyjnego: przyjedźcie, przekażcie ciągłość państwa, przechowaliście tą legalność tego ciągłości prawnoustrojowej w wyniku działania konstytucji z 1935 roku i przywieźcie insygnia i będziemy kontynuować II Rzeczpospolitą, będziemy tu budować na fundamencie Polski niepodległej. I proszę sobie wyobrazić, rząd emigracyjny się rozwiązuje i jedzie, leci samolotem rządowym wtedy Kaczorowski do Warszawy, ląduje na Okęciu i Geremek w poczekalni mówi: no panie prezydencie, niestety komuniści tutaj grożą nam zamachem wojskowym, wyprowadzeniem czołgów, nie możemy się zgodzić na zerwanie ciągłości z PRL-em, jednak tylko możemy wziąć insygnia, to znaczy flagę i pieczątkę, prawda? A nie ma mowy o ciągłości prawnej z II Rzeczpospolitą. I wtedy, zresztą mówił o tym Ryszard Kaczorowski, zrobił największy błąd życia, że się zgodził, nie wsiadł do samolotu, nie wrócił. Zgodził się i na Zamku Królewskim przekazał tylko insygnia. Skutek jest taki, że do dzisiaj w sensie formalno-prawnym kontynuujemy PRL. I szansa, jaka jest przed rządem, on wtedy to był czwarty rząd Wałęsy, czyli rząd Olszewskiego, jest taki, że można zerwać. Można po prostu wszystkie te elity, jak miały trochę rozumu solidarnościowe, to by wtedy powiedziały, no wolne wybory, ludzie już wybrali inaczej, nie ma już okrągłego stołu, nie ma tych realiów. My byliśmy ostatnim krajem socjalistycznym, byłym obozu, który miał wolne wybory, już wszędzie w Czechach, wszędzie dookoła już się zmieniło, już upadł komunizm. No to dziękujemy, no nie ma już tych realiów, nie będziemy tego respektować, musimy rozliczyć zbrodnie PRL-u, musimy odsunąć komunistów od kluczowego wpływu na media, banki, przedsiębiorstwa, służby specjalne, na wszystko. Niestety rząd Olszewskiego decyduje się jednak utrzymać układ okrągłego stołu do tego stopnia, że rząd głosuje przeciwko lustracji i przeciwko dekomunizacji. W styczniu 1992 roku jest w Sejmie jedna, jedyna ustawa o przeprowadzeniu dekomunizacji, lustracji, zerwania ciągłości prawnej z PRL-em, to autorstwa naszego, czyli Konfederacji Polski Niepodległej i wtedy cały rząd, czyli Kaczyński, Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Gorszewski, Szanowski, Olszewski i tak dalej, Porozumienie Ludowe. Wszyscy oni głosują przeciw. Wyjątkiem jest Klub Parlamentarny NSZZ Solidarność, który już wyraźnie zaczyna przechodzić do opozycji wobec Wałęsy. I wtedy ta najlepsza szansa, jaka była na zerwanie układu okrągłego stołu, upada. Sam Olszewski się waha, mimo że głosował haniebnie razem z Macierewiczem, to publicznie przeprasza za swoje głosowanie, Macierewicz też. I Olszewski ogłasza publicznie, że trzeba jednak zerwać z okrągłym stołem i proponuje, żeby rząd poszerzyć o Konfederację Polski Niepodległej i Solidarność, żeby zachować, stworzyć większość, żeby rząd miał większość. I na to oświadczenie Olszewskiego Kaczyński reaguje z Wałęsą bardzo ostro, mianowicie wyrzucają Olszewskiego z Klubu Parlamentarnego Porozumienia Centrum i powstaje w ten sposób Ruch dla Rzeczpospolitej, później się to nazywa Ruch Odbudowy Polski. Wchodzą zresztą w koalicję z nami. Rząd zostaje odwołany i powstaje taki rząd, jaki zapowiadał Kaczyński z Wałęsą, czyli w oparciu o Unię Demokratyczną Geremka i Kongres Liberalno-Demokratyczny Tuska. I to jest pierwszy moment bardzo ważny. Państwo go znają z filmu Nocna Zmiana, który jest wielkim jednym kłamstwem. Znaczy film udaje, że rząd był zwolennikami lustracji, dekomunizacji, to jest nieprawda. Rząd był przeciw, musiał być zresztą przeciw, bo w rządzie było 12 agentów Służby Bezpieczeństwa na czele z Olechowskim, z Kubiszewskim, Misiowym i tak dalej. Rząd oczywiście nie był zwolennikiem. Trzeba było powołać inny rząd. Trzeba było powołać większość, która by chciała zerwać z okrągłym stołem. To się wtedy nie udało. I taką szansą ponowną była koalicja Ruchu Odbudowy Polski z Konfederacją Polski Niepodległej. Niestety nie było już Solidarności Walczącej, która w wyniku
nieznanego zjawiska została rozwiązana. Według Kornela Morawieckiego, o którym długo na ten temat rozmawiałem, był to wynik operacji służb specjalnych komunistycznych, rozwiązania tej ważnej organizacji. To była największa konspiracyjna organizacja antykomunistyczna w Polsce. Byłem licznym członkiem. Moim zdaniem nie była to operacja bezpieki, nie ma żadnych śladów w aktach, żeby to była operacja bezpieki, chyba że to wojskówka robiła, to wtedy to jest logiczne, że nie mamy żadnych akt. Raczej moim zdaniem operacje zniszczenia i rozwiązania Solidarności Walczącej, tylko znaczącej siły politycznej, moim zdaniem zrobiły to ludzie Komitetu Obywatelskich Solidarności. To znaczy wciągnęli tych ludzi na różne stanowiska w głównych urzędach wojewódzkich i tak dalej. I większość tych działaczy po prostu uwierzyła, że już jest wolna Polska i że z ONZ-em dalej poza jadą. W razie zostały na scenie politycznej po roku 1993 tylko dwa ugrupowania, które chciały uwalić okrągły stół, czyli Koalicja Ruchu Odbudowy Polski z Konfederacją Polską Niepodległej. I to porozumienie dało nam przekroczenie progu wyborczego w wyborach. Wszystkie inne ugrupowania, które były w rządzie Olszewskiego, przepadły z kretesem, nie przekroczyły progu 5%, czyli IZKN i PC i tak dalej. Co się wtedy dzieje? Wtedy jest druga szansa na obalenie układu okrągłego stołu. Jest nią Solidarność Mariana Krzakleskiego. Mianowicie Marian Krzaklewski ogłasza, że Wałęsa zdradził, że było wielkim błędem zgoda na plan Balcerowicza i złodziejską prywatyzację i że trzeba zrealizować program, które ogłoszono właśnie w Jastrzębiu na tym kongresie ugrupowań antyustrojowych, że trzeba zerwać z okrągłym stołem. I zresztą Jan Olszewski dostaje w wyborach prezydenckich 8% głosów i jest duża szansa na to, żeby zbudować wspólnie z Solidarnością wielki blok. On się nazywa Akcja Wyborcza Solidarność. Ma w sondażach 35% poparcia i tak się zresztą w wyborach dzieje. Natomiast niestety przekonuje jakimś cudem Jarosław Kaczyński, czyli ten człowiek, który obalił w ogóle rząd Olszewskiego, przekonuje Olszewskiego do tego, żeby nie iść wspólnie z Solidarnością, tylko pójść osobno w wyborach i w ten sposób Ruch Odbudowy Polski marnuje 1 000 000 głosów, z tego jest tylko 6 posłów. Gdyby szli za WS-em, to by to było jakieś 50 posłów i AWS miałby samodzielną większość. Skutek jest taki, że Marian Krzakleski i Akcja Wyborcza Solidarność, ja byłem wtedy wiceprzewodniczącym tej koalicji, to była w istocie Koalicja Solidarności z KPN, myśmy podjęli decyzję, chyba błędną, żeby przyjąć na pokład tych wszystkich ludzi z prawicy, te sieroty po Wałęsie i po Komitecie Obywatelskim, żeby zbudować duży, szeroki blok. Liczyliśmy, że będzie Ruch Odbudowy Polski. Tak się nie stało. Skutek jest taki, że Marian Krzakleski zaraz po wyborach, po rozmowie z ambasadorami głównych krajów zachodnich, ogłosił, że rezygnuje z programu zerwania układu okrągłego stołu i robi rząd z Balcerowiczem, Ruskiem i Geremkiem. Dokonuje kolejnej zdrady, tak jak wcześniej zrobił to Wałęsa, tak zrobił to Krzakleski. I AWS zamienia się po prostu w kolejny Komitet Obywatelski Solidarność i tracimy do 2001 roku czas dramatyczny. Trzeba pamiętać, że też w sensie wyborczym nic się nie zmienia do dzisiaj w tym mechanizmie, gdzie komisarze wyborczy, komisje wyborcze są obsadzane przez ludzi z reguły tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa bądź sędziach zbrodniarzy komunistycznych. Jest w ogóle taki patologiczny układ wyborczy do dzisiaj, że nadzorują komisje wyborcze i wyniki wyborcze sądy, ale szefami tych komisji wyborczych, komisarzami są sędziowie. Czyli to sędziowie mają kontrolować sędziów, swoich kolegów. To jest nierealne, nigdzie tak to nie działa. Powinni urzędnicy robić wybory pod nadzorem społecznym, a oceniać to powinny sądy. Tak to już tak było. Ponieważ mamy do dzisiaj układ, począwszy od Państwowej Komisji Wyborczej poprzez tych komisarzy na dole, że to jest cały czas w ręku bezpieki, że manipuluje się oczywiście też wynikami wyborczymi, kto wchodzi, jakie ma poparcie i kto jest tutaj zarejestrowany. Skutek jest taki, proszę Państwa, że jeszcze jest jedna wielka próba, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, znaczy na gruzach Akcji Wyborczej Solidarność minister rządu Buzka, czyli Lech Kaczyński, buduje formację, bo sam widzi, są miliony listów, że nie działa wymiar sprawiedliwości, że trzeba to wszystko przełamać i zbudować ruch, który by się domagał uczciwości, walki z korupcją, z ludzką prywatyzacją itd. PiS
robi bardzo dziwne rzeczy, przede wszystkim przez 4 lata jest w koalicji z Platformą Obywatelską, a o tym już o tym pamięta. Wspólnie rządzą na poziomie sejmików samorządowych praktycznie w całej Polsce. Wspólnego mają kandydata na premiera, później dochodzi do konfliktu, później PiS rządzi wspólnie z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin i decyduje się na przyjęcie traktatu lizbońskiego, czyli rezygnację z polskiej suwerenności, ponieważ traktat lizboński wprowadza po raz pierwszy mechanizm głosowania większościowego. Wcześniej we wspólnotach europejskich było tak, że każdy kraj miał zagwarantowane prawo weta w sprawach, które sam uważał za najważniejsze dla swojej niepodległości. A pamiętam, czy to chodziło o rybołówstwo, o samochody, budżet itd. Każdy kraj sam określał, w jakich sprawach ma prawo weta. I do traktatu lizbońskiego każdym krajem się liczono, nawet najmniejszym. Nawet Luksemburg, Malta miały takie samo znaczenie jak duży kraj, ponieważ trzeba było się z nimi porozumieć i szanować. W tej chwili jest tak, że blok Niemiec z Francją praktycznie wszystkich przegłosowuje, dlatego Anglicy uciekli z Unii Europejskiej, zostali zamknięci. My zostaliśmy po traktacie lizbońskim w sposób niezgodny z konstytucją, decyzją PiS-u, podporządkowani interesom Berlina. PiS liczył tutaj na ogromne pieniądze z Zachodu, na skok cywilizacyjny i ta operacja się nie udała. Skutki tych wszystkich rządów, które w telegraficznym skrócie przedstawiłem, są takie, że do dzisiaj mamy nieprzywrócony stan własnościowy z pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, czyli nie ma odzyskania przez Polaków majątku pokoleń. Cały ten wielowiekowy majątek, jaki ludzie mieli w postaci mieszkań, domów, biznesów, aptek, czegokolwiek, ziemi, na co pracowały wcześniejsze pokolenia, co jest siłą dzisiaj, na przykład dajmy na to w Holandii, jak ktoś straci pracę, to się nie martwi, no bo po prostu w wyniku pracy swoich przodków ma ogromny majątek i sobie żyje. U nas ludzie są po prostu generalnie bardzo biedni, ponieważ w wyniku okupacji niemieckiej, sowieckiej, wyzbyto ludzi majątku i my jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo biedni, bo jesteśmy bogatym krajem. I nie przywrócono, do dzisiaj nie ma reprywatyzacji. Ja nie mówię o reprywatyzacji dla mienia żydowskiego, ja mówię o reprywatyzacji dla Polaków. Nie przywrócono Polakom ich należnego, wypracowanego majątku. Żeby Państwu dać przykład, rodzina Wojciecha Korfantego w Katowicach, moi znajomi, do dzisiaj nie odzyskali budynków drukarni Polonii Wojciecha Korfantego z II Rzeczpospolitej, której komuniści mają być jakieś hurtowy. Rozumiecie Państwo, po prostu wszyscy ci, którzy mieli przed wojną majątki, Polacy, ich nie odzyskali, chyba że ktoś gdzieś tam po znajomości w sądzie, jakieś są drobne wyjątki, coś tam odzyskał. To jest w ogóle najważniejsza rzecz. To była pierwsza ustawa, jaką zgłosiliśmy w Sejmie pierwszej kadencji. Czyli wszystkie rządy okrągłego stołu, wszystkie te ekipy pilnują podstawowej rzeczy, że jest układ własności w rękach komunistów i złodziei liberałów. To jest podstawowa rzecz. Służby komunistyczne dalej mają kluczowe wpływy we wszystkich ważnych instytucjach. Media, banka, czego nie dotkniemy? Samorządzie, gdzie się nie dotknąć? Funkcjonariusze, rodziny ubeków dalej są uprzywilejowane sytuacje. Media nie wspierają środowisk niezależnych. Tak jak tu jesteśmy, nie jesteśmy pupilami mediów. Obojętne jakich mediów. Jakie by sobie Państwo te media publiczne, Polsat, TVN, czy telewizja braci Kurskich, prawda, czy media kulturnego Kurskiego, idiotów. Gdzie by nie popatrzeć, nie jest możliwa normalna taka debata, jaką dzisiaj prowadzimy. Od lat, o czymkolwiek ważnym takiej debaty po prostu. Nie ma, nie jesteśmy zapraszani. Wszystkie te elementy dalej tak funkcjonują i na koniec mogę powiedzieć, że układ okrągłego stołu z pozoru wydaje się bardzo mocny. Natomiast no, jest naszym obowiązkiem go przełamać i myślę, że najważniejszą rzeczą, która dzisiaj powinna być przedmiotem naszej troski i dyskusji, to jest jak po prostu ten układ obalić. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Może jeszcze tylko tak doszczegółowi nam stanowisko starszej opozycji, to jest Zbyszek, który też uczestniczył w tych wszystkich właśnie obradach, może nie w obradach, czy w ogóle w
jakiś kontrmanifestacja związana właśnie z powołaniem tej operacji do stołu. Można powiedzieć, jak to wyglądało z waszej perspektywy, z perspektywy Konrada Morawieckiego, z którym długo współpracowałeś bardzo blisko, także to, żebyś to tak nam bardziej przybliżył. Konrad Morawiecki mówił, że tą władzę, z tą władzą się nie dyskutuje, tą władzę trzeba pozbawić władzy. Konrad Morawiecki mówił, tą władzę należy pozbawić władzy, więc nie było, że ją będzie popierał. I okrągły stół dla niego był czymś bardzo złym, że właśnie to jest. Że to jest zdrada w ogóle Solidarności. Teraz bym proponował, dziękuję, natomiast chciałbym, żeby teraz tutaj no, wybrzmiał głos takiego pokolenia co młodszego, czyli takiego pokolenia, które już, że tak powiem, weszło w to życie publiczne, społeczne, no, po 90 roku. No, dzisiaj mamy, reprezentuję go w parlamencie Klub Konfederacji, tutaj mamy składając się z trzech partii, ale które no, ewidentnie też są przeciwne tej operacji okrągłego stołu, które stoją w kontrze do tego, co się w tej chwili dzieje. No, chciałbym, żeby właśnie pan poseł Krzysztof Tuduj nam powiedział, jak to w tej chwili wygląda właśnie z perspektywy Konfederacji, jakie jest w ogóle stanowisko, bo to jest bardzo istotne, jakie są mniej więcej no, perspektywy czy plany, żeby no, jakąś tą sytuację odwrócić, no bo dzisiaj nasze państwo jest w jakiejś takiej, może być dryfie, może jest w takiej sytuacji no, sprowadzenia do państwa kadłubowego i takiego, które no, nie ma i nie jest jakimś znaczącym państwem na arenie międzynarodowej, a tak naprawdę potencjał społeczny, potencjał intelektualny i nawet jeśli dzisiaj przemysłowym tej degradacji ma bardzo duży i w zasadzie moglibyśmy się spokojnie być dużym graczem na arenie co najmniej europejskiej, a nie światowej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dobry wieczór Państwu. Jest bardzo przyjemnie w tym gronie się spotkać z szanownymi przedmówcami, którzy no, są ikonami walki z komunizmem, walki osobistej. Tutaj niezwykły szacunek chciałem oddać. Myślę, że w moim pokoleniu jest wiele osób, które antykomunizm mają wyssany z mlekiem matki i to właśnie to nas charakteryzuje, myślę, Polaków, którzy wolność i niepodległość mają w sercu. Ja jestem rocznikiem 81, także rocznikiem stanu wojennego. Rzeczywiście reprezentuję inne pokolenie. W latach 90. byłem nastolatkiem, wchodziłem w tą rzeczywistość społeczną, szczególnie w drugiej połowie lat 90. ta świadomość była większa. Wtedy zainteresowałem się polityką, śledziłem wydarzenia, jakie się dzieją i od tamtej pory, przez wiele lat, stawiałem sobie pytanie, dlaczego polska rzeczywistość tak wygląda. Dlaczego te kłótnie, dlaczego te wojny polityczne, jak to może być coś takiego jak częściowo wolne wybory. Nie mogłem tego zrozumieć, nie mogłem tego objąć umysłem. I tak dojrzewając, doszedłem do lat, do pierwszej dekady właśnie lat 2000, gdzie ta świadomość no, przyszła. Przyszła w ten sposób, że uznałem, czytając, zbierając różną publicystykę, wiedzę historyczną i szkolną i tą, którą można było nabyć, że jedyną dyrektywą interpretacyjną, która pozwala zrozumieć polską rzeczywistość, to jest właśnie zrozumienie, czym jest okrągły stół, czym był okrągły stół, jakie miał on znaczenie dla Polski, czym był w istocie. A w istocie był właśnie był zdradą Polski w 81 roku, kiedy był stan wojenny, internowani zostali działacze Solidarności. Myślę, że na sali też są takie osoby, które
które internowane były, gdzie ten zryw Polaków rzeczywiście nie niepodległościowy, to można powiedzieć bardziej może socjalny, ale, ale jednak w polskim duchu i z tą niechęcią do buta rosyjskiego, radzieckiego, został brutalnie, brutalnie złamany i zaczęto wtedy prowadzić taką operację, żeby stawiać właśnie na rozwój kadr tych bardziej, no wręcz po prostu zwerbowanych, tak, przez aparat bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Ta wiedza w latach 90. była niszowa. Kto to dokładnie rozumiał, to dokładnie rozumiał tutaj szanowni przedmówcy, są w awangardzie tego procesu. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo, to tak jak i dzisiaj społeczeństwo ma taką świadomość, jaką ma, ma wpływ na to ukształtowanie przez media, ukształtowanie przez różne ośrodki propagandowe. Docenić trzeba ogromną pracę IPN-u, docenić trzeba, tutaj bym wspomniał też pracę profesora Cęckiewicza w kontekście obalenia mitu Lecha Wałęsy i wyraźnego udokumentowania jego roli w historii Polski. I właśnie ten okrągły stół, jeżeli przyjmiemy tą wersję, która moim zdaniem jest absolutnie prawdziwa, że to komuniści dogadali się z wyznaczonymi przez siebie agentami reprezentującymi Solidarność, to możemy zrozumieć, dlaczego w Polsce w ostatnich wyborach samorządowych, europarlamentarnych, szanowni państwo, największe zwycięstwo odniosła partia PZPR. Najwięcej europosłów polskich jest z rodowodem komunistycznym. I to rozmawiamy dzisiaj z rok 2022, szanowni państwo. 89 to jest bardzo daleko. Także komuna padła w 89, ale na cztery łapy. Była to transformacja, było wspomniane, rzeczywiście aparat bezpieczeństwa częściowo został zweryfikowany lekko, potem wielu funkcjonariuszy wróciło do służby po odwołaniach, to było, ten proces był wadliwy, natomiast służby wojskowe suchą nogą przeszły w rzeczywistość III Rzeczypospolitej czy Okrągłostołowej Republiki i też trzeba wspomnieć, wiele lat funkcjonowały poza de facto, czy na granicy kontroli państwa polskiego, tworząc de facto państwo polskie i realizując swoją politykę. To wszystko się przekłada na ten dziwny stan, w jakim jesteśmy w pewnym sensie do dziś. Bo kiedy rozmawiamy z wieloma przedsiębiorcami, z wieloma Polakami w różnych miejscach, z młodymi ludźmi, to powstaje pytanie, czy ty się w Polsce dobrze czujesz, czy ty czujesz się w Polsce gospodarzem, czy my mamy ciągle jakiś rodzaj poczucia bycia prześladowanym, bycia ściganym przez urzędy, bycia stawianym pod ścianą. Coś, co w ogóle jest niewyobrażalne na zachodzie Europy. To jest inny wątek, ale mam na myśli podmiotowość, poczucie bycia gospodarzem we własnym kraju. My to mamy w dużym stopniu przetrącone. I ta rzeczywistość często jest namalowana właśnie tak, żeby wyglądała jak w teatrze. I po kolei jak się dotknie te procesy właśnie, czy prywatyzacje, czy jakieś układy, układziki w różnych miejscach kraju, to się będzie to analizować, to jak się dojdzie do tego, że korzeniem jest okrągły stół, to dopiero można to zrozumieć, dlaczego tak jest. Dlaczego ręka rękę myje, dlaczego pewne rzeczy się w Polsce ciągle nie udają i dlaczego dzisiaj mamy słaby przemysł, armię przeciętną, gospodarkę, no, jaką mamy. Pytanie po prostu jest krótkie i proste. Ja tutaj nie chcę tego wątku przedłużać i robić szerokiego koreferatu, ale to, co jest naprawdę pytaniem esencjonalnym moim zdaniem, to czy my po prostu w Polsce samodzielnie rządzimy się w interesie Polaków? Czy interes narodowy jest postawiony w centrum, interes narodowy, czyli nasz, czyli naszej wspólnoty, którą tworzymy
być może różniąc się od siebie, ale mając wspólne dziedzictwo kulturowe, jakim wielkim tym dziedzictwem jest polskość, ale wspólne interesy, wspólne zagrożenia. Wchodzimy teraz w sytuację trudną zmiany poczucia bezpieczeństwa międzynarodowego. Dawno tak nie było, niebezpiecznie jak jest, i prawdopodobnie ten trend utrzyma się w latach. Czy my mamy poczucie, że nasze państwo jest gotowe? Czy my mamy poczucie, że przez te lata została wykonana praca, która daje nam komfort, że my jesteśmy gotowi, zorganizowani? To co się przez te lata działo, proszę Państwa? Ciągła walka pod buldogów pod dywanami, ciągła walka właśnie tych okrągłostołowych sił. Także to są moje osobiste wnioski. Natomiast to, co bym chciał dołożyć, niezwykłe wydarzenie w skali pokoleń, to jest Marsz Niepodległości, który już ponad 10 lat odbywa się w Warszawie. Marsz Niepodległości zapoczątkowany przez środowiska narodowe, Młodzież Polską Ustawowo-Radykalną, przez Porozumienie tych środowisk. Marsz Niepodległości, na którym urodził się Ruch Narodowy, którego jestem przedstawicielem. To jest istotne wydarzenie na tej mapie, którą rysujemy, na tej mapie ciągu chronologicznym wydarzeń. Istotne dlatego, że tam nastąpiła samoidentyfikacja w dużym stopniu pokolenia 20-30-latków. My nie mieliśmy innego jakby mitu, który nas wiązał, łączył. Oczywiście to nie jest ta skala, jak mit Solidarności, ale to nie jest wydarzenie drobne. Te marsze gromadzą po 100 tysięcy ludzi, kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt od lat. Polskość przestała być czymś wstydliwym, przestała być duma narodowa, te aspekty, które są bardzo istotne w poczuciu właśnie naszej własnej godności, którą komuna nam wykradła, no trzeba to otwarcie powiedzieć, złamała to nas. To musi wrócić. Marsz Niepodległości zrobił ogromną pracę w tym zakresie i to, co mnie osobiście porusza, to właśnie to, że to jest to pokolenie 20-30-latków. To pokolenie, które się wydaje, czy wydawało, że będzie stracone, gdzie Michnik zacierał ręce, że to wszystko już będzie lewica europejska, taka, tak jak ten zgniły Zachód w tej chwili wygląda. A tu nie. Okazuje się, że i też jest takie moje doświadczenie z mojej pracy politycznej, którą w wielu miejscach kraju wykonuję od lat, że jest jeszcze duch w narodzie, są ludzie gotowi, to też są ludzie gotowi do służby w tych nowych pokoleniach. To jest taka rzecz, która myślę daje nadzieję. Na Marszu Niepodległości padło hasło obalić Republikę Okrągłego Stołu. O, hasło, które wypowiedział prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. I to oczywiście. Oczywiście, to wskazuje na to, Szanowni Państwo, wskazuje na to, że idea, która nas tutaj dzisiaj gromadzi, że to jest idea, która nas łączy, wskazuje na to, że ona była wypowiedziana też w tym kontekście, była uhonorowana w tym kontekście. I my mamy taką świadomość. W ramach obecnej formacji, jaką jest Konfederacja Wolność i Niepodległość. Konfederacja, czyli taki odruch Polaków, żeby trzeba zawiązać się i przeciwstawić przeciwnościom, przeciwstawić wspólnemu wrogowi. Ta formacja gromadzi bardzo autentyczne ruchy i nurty polityczne. Ruch narodowy, nurt narodowy, o którym przed chwilą wspomniałem, ale również nurt wolnościowy, który jest reprezentowany na sali. Zresztą należy wspomnieć rolę Musza Korwin-Mikkego, kiedy wspominał w Sejmie, jeśli na sali są agenci, to jest cytat, proszę mnie poprawić, jeśli się lepiej pamięta, jeśli są na sali agenci, to proszę, żeby wyszli. Prawda? Było takie hasło.
I też myślę, że to była głęboka świadomość w tamtych czasach tego po prostu, co się dzieje, jak te operacje wyglądają. Rola Grzegorza Brauna, który nakręcił wiele filmów historycznych, traktujących o rzeczywistości lat 80., o transformacji właśnie. To wszystko nas łączy w świadomości. W świadomości, która polega na tym, że żeby naprawdę skorygować kurs rozwoju Polski, historii, która się dopiero wydarzy, czyli przyszłości, to od czegoś trzeba zacząć. I to zaczęcie to właśnie nie powinna być jedna mała reforma, czy druga mała reforma, nieważne, o której teraz materii rozmawiamy. Tylko ten punkt, od którego trzeba zacząć od nowa, ten punkt, do którego trzeba wrócić i dokończyć i zrobić to po prostu inaczej, to jest w sferze symbolicznej, to jest okrągły stół. W sferze symbolicznej to jest okrągły stół. Także nie bez powodu nazwa dzisiejszego naszego spotkania to jest wywróćmy okrągły stół, wywracamy okrągły stół, bo to się dzieje trochę i siłą rzeczy, i siłą tego, że siłą jakby rozpędu i samej rzeczywistości, i siłą wymiany pokoleniowej wreszcie. Ale pewne rzeczy powinny paść wyraźnie. No i na to pracujemy, zamierzamy dalej pracować w formie pracy politycznej, jaką wykonujemy, czyli startu w wyborach, przekonywania Polaków, komunikowania do Polaków w taki sposób, żeby ich przekonywać i żeby te treści istotne prezentować. Co ciekawe, w Sejmie, to myślę, że Państwo w Sejmie to obserwujecie, że no, banda czworga, czy inne formacje, które mają rodowód okrągłostołowy, poproszę zwrócić uwagę, że większość tych formacji ma rodowód okrągłostołowy, nawet jeśli nie w nazwach, to po prostu w osobach liderów. I tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Teraz chciałbym przejść do takiej, można powiedzieć, szerszej dyskusji z udziałem właśnie Państwa. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co dalej, jak się w ogóle tego wszystkiego odbić, co mamy w tej chwili, prawda? No bo pierwszą taką konfederacją, która jakby zaczęła funkcję niepodległości, była Konfederacja Polski Niepodległa. To było na tej zasadzie, że podstawą jest niepodległość. Mamy różne poglądy, ale pierwszą rzeczą jest właśnie niepodległość i wyrwanie państwa z takiego właśnie kieratu różnych właśnie zależności, czy jakie może wtedy to była forma okupacji sowieckiej. No i my sobie teraz musimy zadać właśnie pytanie, co dalej? W jakim kierunku pójdziemy? Stąd otwieramy, że tak powiem, wolną dyskusję. Proszę bardzo, to pierwsza osoba. Mam pytanie i to jest naprawdę pytanie. Wolność gospodarcza.
pan świetnie się zadłuża i dalej winy. Mało i tam, co robicie? Tak, to jesteście za wolnością gospodarczą, za liberalizacją tego wszystkiego. Pytam się, co zrobić? Trzeba z nim gadać, trzeba z nim rozmawiać. Z tym panem trzeba rozmawiać, rozmawiać z wiadomo. Oni chcą tutaj fabrykować. Dobrze, właśnie o to chodzi. Właśnie trzeba mówić. A nie o interes Rosji. A nie o interes, a nie o interes Rosji. A niestety, nie dogadało się z Rosją. Dobrze, proszę przejdźmy, dobrze, okej? A nie dogadało się z Rosją. Dziękuję. Spokojnie, proponuję, żeby się uważać, że dalej nie kreśla. A nie dogadało się z Rosją. Ale słuchajcie, może spokój, może ja będę teraz prowadził.